Benzyna plus. Podczas konferencji na stoliku obok Jarosława Kaczyńskiego umieszczono kanister na paliwo. Znalazła się na nim informacja, że podatki stanowią 50% ceny paliwa. Tę akcyzę można po prostu obniżyć. Jeśli się ją obniży, to spadnie także cena benzyny, stwierdził prezes PiS. Tą metodą można pomóc tym zwykłym Polakom, którzy mają dzisiaj duże wydatki. Zaproponował, by środki na realizację tej propozycji pochodziły z pieniędzy zaoszczędzonych na likwidacji gabinetów politycznych. Jak ocenił, gabinety polityczne służą bowiem jedynie zatrudnianiu znajomych i krewnych. Słyszałem, że mówię o benzynie, a przecież nie mam prawa jazdy. To prawda. I w związku z tym nie kieruję samochodem. No my mamy w Polsce premiera, który nie ma kwalifikacji do tego, żeby rządzić. A rządzi. Moment. Kaczyński to powiedział? Czekaj, interia, dobrze, benzyna, podwyżka pali... 12 sierpnia 2011. Ojej. To trochę nieaktualny news już chyba, nie? A to sorry, że tak wyskoczyłem z takim nieaktualnym newsem, jak tu mówię o podsumowaniu minionego tygodnia. 11 maja 2018, moi kochani, a ja tu wywalam wam 12 sierpnia 2011, aż mi teraz głupio się zrobiło. W każdym razie, wszystko, co przed chwilą usłyszeliście, oczywiście jest nieprawdą, jest już nieaktualne. To wcale nie jest tak, że jeśli się obniży akcyzę, to spadnie cena benzyny. To jest nieprawda. Znaczy, to była prawda w 2011 roku, ale już mamy 2018 rok, więc jak przekonuje nas Krzysztof Tchórzewski, jeśli podwyższy się cenę paliwa, to ona wcale nie wzrośnie. No tak powiedział Krzysztof Tchórzewski. Nie wzrośnie cena paliwa. Jak po wprowadzeniu nowej opłaty, która ma wynosić 10 groszy na litrze, to tych 10 groszy na litrze nie będzie. Ta cena nie wzrośnie, ponieważ Orlen nie podwyższy ceny, Lotos nie podwyższy, nikt nie podwyższy ceny, po prostu. Będzie tyle, ile jest. Ale w tym będzie ta podwyżka 10%. Nie wiem, jakim cudem. A oprócz tego wszystko zdrożeje. Rozumiecie coś z tego, bo ja nie. Oprócz tego, jeśli rozumiecie, to prawdopodobnie rozumiecie też konsekwencje i niekonsekwencje. Wiecie, co się zmieniło pomiędzy 12 sierpnia 2011, kiedy Jarosław Kaczyński mówił o tym, że akcyzę można po prostu obniżyć. Jeśli się ją obniży, to spadnie także cena benzyny, ponieważ połowa ceny benzyny to podatki. Dzisiaj, moi kochani, jest rok 2018, nie 2011. Rzeczywistość się zmienia, punkt widzenia się zmienia i prawda etapu się zmienia. A my, moi kochani, wrzucamy dzisiaj piąty bieg. 5 newsów podsumowujących miniony tydzień w wieściach pominiętych. Zapraszam serdecznie. Agent Tomasz. If you're listening to this, you are the resistance. We have incompetent politicians, not only the president. Projekt jest, delikatnie mówiąc, beznadziejny i odgrzany. Iraq's combination of weapons of mass destruction and ties to terrorist groups. Gdzie człowiek się spieszy? The Syrian government has the capacity to carry out chemical weapon attacks. To diabeł się wcześniej. Na pieniądze z mandatów już czeka minister finansów. That has been tried. That has failed. Krasz. You never want a serious crisis to go to waste. The time has arrived once again. Radykalne hasła, mowa nienawiści, zagrożenie dla demokracji. Agent Tomasz. Ja obniżyłbym akcyzę, przez co spadłyby ceny benzyny, ale do tego trzeba odwagi i odpowiedzialności. Ale nie martwcie się, moi kochani, nawet gdyby okazać się miało, że te 10 groszy na litrze wejdzie, że zostanie to przepchnięte, a prawdopodobnie zostanie to przepchnięte pod jakimś argumentem solidarnościowym, społecznym, wrażliwcowym i tak dalej, to nie martwcie się, to sprawi, przynajmniej według analiz sejmowych, biura analiz sejmowych, to 2 do 2,5 miliarda rocznie zyskamy na tym. Znaczy płacąc w benzynie. Niektórzy też ponoć mówią, ale ja nie wiem, czy to nie są jakieś, jacyś wiecie, łasy na forum, spekulanci, specjaliści od handlu łańcuszkowego. Ponoć mówią, że jak się podwyższy cenę benzyny, to mogą też wzrosnąć ceny innych towarów, nie? Bo te towary trzeba dowieźć do sklepu, więc no, ktoś za to musi zapłacić. Część kosztów na siebie może wziąć sprzedawca, powiedzmy tam 3 grosze, ale 7 groszy dorzuci do ceny produktu. Ale spokojnie, też bym się nie martwił, ponieważ to dotyczy tylko i wyłącznie tych produktów, które trzeba przewozić. A nie jest ich wcale tak dużo, nie? Zasadniczo wszystko, co kupujesz w sklepie. Ale to nie jest wszystko, nie? Nie samym chlebem i tak dalej. Dobra, nieważne. Moi kochani, w dzisiejszej piątce newsów podsumowujących tydzień w wieściach pominiętych dużo dobrych rzeczy jest. Dużo dobrej, nowej, świeżej nadziei. Mimo nieustannie kontratakującego imperium mamy newsy z całego świata i będzie stosunkowo mało o Stanach Zjednoczonych, bo to na życzenie jest.
zasadzie nie narzeczenie, tylko narzekanie. Takie dwa podobne słowa. Znalazłem gdzieś jakiś komentarz, ktoś kiedyś mówił, że teraz ostatnio w agencie za dużo jest o Stanach Zjednoczonych. Więc wiecie, co zrobiłem? Bo dużo rzeczy fajnych mam ze Stanów Zjednoczonych. Ogromną, fantastyczną ilość newsów ze Stanów Zjednoczonych przeniosłem po prostu do poczekalni. I jak wczoraj przygotowywałem główną piątkę, czyli to, co, czym się dzisiaj zajmujemy, a dzisiaj rano przygotowywałem poczekalnię, to powiem wam szczerze, przygotowując poczekalnię, przechodząc przez te newsy, pękałem ze śmiechu co chwilę. Uważam, że mamy fantastyczną dzisiaj poczekalnię. Jest autentycznie rewelacyjna. Najczęściej tak bywa, jak nie ma wieści pominiętych przez jakiś czas, czyli tego informacyjnego odcinka podcastu Agent, tego z niebieską naklejką, to są wieści pominięte, czyli ten newsowy agencik, to się potem zbiera tyle newsów, że po prostu wrzucam je do poczekalni i poczekalnia staje się po prostu ucztą. To jest rewelacyjna rzecz. Dla wszystkich tych, którzy dopiero dzisiaj zaczęli słuchać podcastu Agent, to tylko tak powiem, że poczekalnia to jest taki dodatkowy, piątkowy odcinek Agenta, który jest dostępny wszystkim, którzy wspierają na patronite.pl łamane przez Agent. On się tam pojawia nieregularnie, od razu mówię, żeby nie było, że tu rozchuśtam czyjeś nadzieje. On się pojawia wtedy, kiedy jest piąteczka newsów w piątek i kiedy tych newsów zostanie tam powiedzmy 4, 5, 6, 7, to wtedy budujemy osobny odcinek i on jest wysyłany właśnie patronom. Dzisiaj tych newsów jest chyba ze 30, więc nie wiem, jak ja to zrobię, jak ja to nagram, jak ja to pomieszczę. Po prostu będę same tytuły czytał, żeby się wyrobić. No i kochani, w porządku. Bardzo się cieszę, że jesteście. Trzymamy się razem. Przed nami podsumowanie tygodnia w pięciu newsach, w pięciu wieściach pominiętych. Zaczynamy nie od benzyny plus, tylko od czego? Od tokena plus? W każdym razie przenosimy się na chwilę do Wenezueli. Numer 5. Słusznie ktoś może zapytać, jakie to dobre wieści mogą płynąć z tego zapomnianego przez Marksa zakątka świata. Otóż, moi kochani, dobre wieści dla Polski są takie, że skoro mamy w Polsce teraz ten program Innowacyjność Plus, że gry komputerowe będzie Mateusz wspierał, no bo będzie, nie? Czy już wspierał? Już jakieś pieniądze na to poszły. Kiedyś miałem o tym wejście w podcaście. Widzicie, ja nie jestem graczem, więc mogę się czasami poślizgnąć. Mi się mylą te wszystkie nazwy. CD Action, CD Projekt. W ogóle sam fakt, że tam wszędzie jest CD sprawia, że ja już mam z tego lekką bekę. Nie, bo to są jakby fajne firmy, spoko. Ja nie ingeruję w to. Natomiast, wiecie, no jeśli to ma być jakaś innowacja, a wszędzie widzę ten napis CD, ja już niedawno dostałem od kogoś płytę CD i nie wiedziałem, jak ją odtworzyć w domu. Autentycznie. Daj mi linka do Spotify'a, co mi będziesz płytę CD wypalał, człowieku. Z muzyką. Więc wszędzie jest CD, a jednocześnie jest innowacyjność. Więc mówię, dobra, chłopaki, trzeba coś zmienić. Bo już Blu-ray zaczyna być takim, standardem. Już nikogo nie jara to, że coś jest w HD, nie? Come on. Dobra, w każdym razie a propos innowacyjności i Wenezueli jednocześnie. I jednocześnie Wenezueli News, za który bardzo dziękuję słuchaczowi, który go podesłał. Słuchajcie, w Wenezueli, jak wiemy, dobrze nie jest. Dowiedziałem się niedawno, że mają inflację. Inflacja w Wenezueli to jest mniej więcej jakieś 16, prawie 17 tysięcy procent. Czyli obecnie to ma być ponoć 16 942, czy praktycznie może się okazać, że zanim ja ten podcast nagram, zmontuję i wyślę na serwer, to już będzie 17,5. W ogóle bym się nie zdziwił. Czyli zasadniczo pieniądz już tam nie istnieje, znaczy ten pieniądz rządowy, ale wiecie, ludzie no głupi nie są, nie? Więc potrzebują jakiegoś pieniądza, potrzebują wymieniać owoce swojej pracy, korzystać na tej wymianie. Coś, co jest, nie wiem, przenośne, podzielne, uznane przez kilka stron, staje się natychmiast pieniądzem, nie? I teraz się okazuje, że oficjalne wenezuelskie boliwary zostały wypchnięte przez i zostają wypychane przez pieniądze z gier komputerowych. Znaczy możesz grać sobie tam w Clash of Clans czy coś tam innego, i tam mieć jakieś złoto, srebro w cywilizacji, są takie rzeczy, nie? W Age of Empires kiedyś było. I okazuje się, że istnieją giełdy wśród graczy, wszystko jest online oczywiście, istnieją giełdy, ludzie się wymieniają, to tam są jakieś kursy, można powiedzieć, wewnętrzny, praktycznie wirtualny forex tych gier komputerowych, gdzie możesz wymieniać te złoto. Do mnie trafił akurat artykuł, w którym opieramy się na World of Warcraft, World of Chavez, World of Welfare State, WoWs. I tam możesz za 10 sztuk złota wymienić na dolara.
10 tysięcy sztuk złota. Czyli siedzisz tam, kopiesz coś w tej gierce, może niekoniecznie bitcoiny, ale coś tam robisz, wzmacnia się, że tak powiem, ta twoja kiesa w tej gierce, a potem się okazuje, że możesz autentycznie te wirtualne pieniądze sprzedać za dolara i za miesiąc pracy na etacie normalnym w Wenezueli, na państwowym etacie, dostaje się 2 dolary. Jakoś nie słyszę żadnych Oxfamów, które by narzekały na to, że w Wenezueli żyje się poniżej 2 dolarów miesięcznie. Dlaczego mówię poniżej? Bo oni oczywiście dostają 2 dolary, ale oni nie dostają tych dolarów w gotówce. Znaczy częściowo dostają. I to jest zarąbiste, że wypłatę dostajesz częściowo w gotówce. Czyli gdybyś naprawdę miał dostać tą wypłatę w dolarach, to by ci musieli dać na przykład dolara 60 centów, a 40 centów w świadczeniach socjalnych. Coś jak te rodzice niepełnosprawnych, oni nie chcą jakichś tam świadczeń, nie, oni nie chcą jakichś talonów, tokenów wirtualnych 500+, tylko oni chcą żywą gotówę. Ja ich doskonale rozumiem. Ja ich totalnie rozumiem. Ja nie zgadzam się z protestowaniem i takimi metodami, że tak powiem, dialogu społecznego, jaki prowadzą, ale rozumiem doskonale, że oni chcą żywą gotówę. Bo ta żywa gotówa, nawet jakkolwiek by nie była papierowa, sztuczna, wirtualna, fiducjarna i oparta w ogóle o nie wiem, o 6 instytucji, to jest wciąż lepsza niż wirtualne, wycenione usługi, które pani jedna minister wyceniła na ponad 500 zł. Ponad 500 zł, wiecie. Moje szkolenie z marketingu i storytellingu i w ogóle ze wszystkiego jest warte 1000 zł, a dziś sprzedaję wam je za jedyny, nie wiem, 350. Zobaczcie, na wstępie już ile oszczędziliście. Mniej więcej coś takiego. Rozpędziłem się. Czyli oni dostają niecałe 2 dolary za miesiąc pracy, a za takiego dolara muszą wyskrobać w tym World of Warcraft jakieś 10 tysięcy sztuk złota, to jest tam ponoć po parę dni pracy i po miesiącu mogą na przykład mieć 20 dolarów. I mają wtedy 10-krotnie większy zarobek, nie? Niż to, co zarabiają. Tylko przez to, że grają w tych gierkach. I fantastyczna wiadomość dla... dla polskich informatyków. Tak jak mówię, ja nie jestem graczem, więc ja nie będę tutaj odbierał tych dolarów Wenezuelczykom. Jest giełda WoW Token Prices, World of Venezuela Token Prices, gdzie tam są jakieś całe wyceny, bo się okazuje, że 205... czekaj, za dolara się płaci jakieś... O jest, no nieważne, najdrożej jest w Chinach, czy w Azji, pół miliona sztuk złota kosztuje dolar, no nie wiem, to jest cała najtaniej w Stanach Zjednoczonych, bo tam VAT-u nie ma, dlatego, głównie dlatego. No ale dobra, mamy w Wenezueli 16,9, czyli praktycznie 17 000% inflacji. Ja nie wiem, jaka była w Polsce w najgorszym momencie inflacja. To ja nie wiem, Wenezuelczycy modlą się o poziomy. I oczywiście teraz dużo się mówi o Wenezueli, jak tam jest strasznie, jak tam jest źle i nawet na, powiem wam szczerze, może nie tyle rikczowych, co w miarę sensownych portalach wciąż dominuje jak jakiś duch, w ogóle zły refren wraca, to takie uproszczenie tematu. Wiecie, zawsze upraszcza się temat jeden krok wstecz, nie? Nigdy nie mówi się o kilku krokach, bo przeciętny telewidz łamany przez czytacz nie jest w stanie zrozumieć, że do punktu X mogły doprowadzić 4 lub 5 wydarzeń, jakichś stopni, które działy się równolegle, czasami na siebie zachodząc i nawet wzajemnie sobie zaprzeczając, i one doprowadziły nas do punktu X. Więc zazwyczaj podaje się jeden punkt, który zwykły Jankowski jest w stanie zrozumieć. I w przypadku Wenezueli mówi się o tym, że tąpnęły ceny paliwa. No nie? Czyli spadły ceny ropy naftowej, no i nagle okazuje się, że ten fantastyczny socjalizm Chaveza, który jak się teraz okazuje nie był prawdziwym socjalizmem, on się nagle zawalił. To były wszystko fantastyczne pomysły na gospodarkę, on się zawalił, bo ktoś postanowił zwiększyć cenę ropy. Nagle, z dnia na dzień, wszystko walnęło 4 lata temu, jebudu. I mamy teraz 700 000% inflacji przez to, że troszeczkę spadły ceny ropy, no nawet znacząco. Ale teraz dowiadujemy się, że przecież już Izrael bije się w Syrii z Iranem, więc ceny ropy pójdą do góry i tylko obserwować, jak sytuacja w Wenezueli, jeśli prawdą jest to założenie, że wszystko zależy od cen ropy, tylko sytuacja w Wenezueli się poprawi. Wy przyzwyczajeni jesteście do tego, żeby polską kulturę, polskie dobra wyprzedawać. Numer 4. Podobnie tłumaczy się całą zawieruchę, która się teraz dzieje w Syrii, czyli konflikt Izraela z Iranem. Tłumaczy się tym, że Donald Trump we środę, ogłosił wycofanie się z dealu irańskiego, mówiąc bardzo wkrótce, i nagle wszystko walnęło.
No nie, czujecie? Zawsze podaje się jedno wydarzenie prowadzące do kryzysu. Opisuje się kryzys, pokazuje się wojnę, sieroty, urwane nogi i zawsze mówi się do tego, to jedna rzecz do tego doprowadziła. Nie, nic, nic, jakby, no ja rozumiem, bo w dwuminutowej setce nie możesz powiedzieć o tym, że najpierw była jakaś tam wiosna ludów w Tunezji, potem był Egipt, plac Tahir, mieliśmy Bengazi, potem wszystko się przeniosło z Libii, załatwiliśmy w Libii, co mieliśmy załatwić, przenieśliśmy się do Syrii, postanowiliśmy walczyć z ISIS, więc zapłaciliśmy pieniądze Iranowi, żeby walczył z ISIS i nagle się okazuje, że nie mamy większego bata na Iran, bo oni się zaczynają czuć bezkarnie, zaczynają palić flagę co roku i robią święto i tak dalej, no coś trzeba z tym zrobić. Nie, to jest zbyt skomplikowane, to by wiecie, za dużo, że tak powiem, nie bądźmy kantorami, nie bądźmy peweksami, nie mieszajmy dwóch systemów politycznych ze sobą, walutowych. Wytłumaczmy to jakimś prostym strzałem. Zły Trump po prostu postanowił zerwać wspaniałą, przyszykowaną przez Johna Kerry i całą administrację Baracka Obamy umowę. No i teraz w ogóle świat zapłonie i już w ogóle Barbara Streisand spać nie może po nocy i koniec świata. I zobaczcie, od razu wojna w Syrii. Tym razem wojna w Syrii pomiędzy Iranem a Izraelem. Jakie to jest wszystko mega proste. Ale w tym podcaście nie zajmujemy się wieściami, które macie na tapecie, o których jest wszędzie, o których mówią wszyscy. Ja nie będę konkurował ze wszystkimi. Nie dam rady. Jednocześnie w tą samą środę, bo ten podcast, nie wiem, czy jest dla tych, którzy dopiero przed chwilą go włączyli, to on ma w ogóle nastawienie wolnościowe, takie, wiecie, wolnorynkowe, liberalne, neoliberalne, nawet niektórzy mówią. Więc ostrożnie, dobra? Ostrożnie, bo słuchasz tego podcastu, nie wiem, na jakiej stronie może się okazać nagle, że zmienią się twoje poglądy. Jeśli nie chcesz, żeby zmieniały się twoje poglądy, natychmiast wyłącz ten podcast. Natomiast jeśli jesteś otwarty na różne opcje, to zapraszam dalej. agentomasz.pl, możesz znaleźć poprzednie odcinki. Są też rozmowy, są też masze, są różne fajne rzeczy. Dobra. 8 maja, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że Donald Trump ostatecznie robi to, co obiecywał od dawna, czyli wycofuje się z Iron Deal, ogłosił jeszcze jedną rzecz, o której nikt nie mówi w ogóle. Może dlatego, że łatwiej pokazać te urwane nogi. Otóż Donald Trump ogłosił tak zwany rescission package. Rescission to jest takie słowo klucz, którego teraz się bardzo mocno używa do krytykowania Donalda Trumpa za ten pomysł. Rescission to jest coś w rodzaju wycofania. Wycofania pewnego dofinansowania dla różnych projektów, które cały czas obciążają budżet Stanów Zjednoczonych, natomiast nie mają mandatu do tego, żeby te pieniądze wydawać. W największym skrócie, ja sam powiem wam szczerze, dopiero teraz, w minionym tygodniu, próbowałem zagłębić się troszeczkę w dynamikę tego, jak to może być, że budżet co roku zatwierdza no, grube miliardy dolarów, bo w tym wypadku, jeśli chodzi o ten pakiet, to jest 15,5 miliarda dolarów. Całkiem sporo tokenów wenezuelskich, całkiem sporo, które są przeznaczane na jakieś projekty, siedzą na tych kontach, i nie mogą być nigdzie przesunięte. I najczęściej to są w ogóle pieniądze brane na kredyt, które potem trzeba spłacić. One generują straszne koszty i tak dalej. Oczywiście, jak się mówi o tym, że wiecie, Stany Zjednoczone są zadłużone na 21 trylionów tokenów dolarowych w grze pod tytułem Rezerwa Federalna, World of Federal Reserve, tam dopiero to są tokeny. To mówisz, dobra, 21 trylionów, no to te 15,4 miliarda to takie tam, wiecie, no waciki trochę, nie? Który zresztą też nie uświadczysz w Wenezueli, tak a propos. No ale wiecie, zawsze jakiś początek, nie? Zawsze jakiś początek i wydaje mi się, że raz na jakiś czas Donald Trump, którego ogólnie bardzo często krytykuję w tej audycji, raz na jakiś czas wypuszcza jakąś taki, nie wiem, otwiera tą kopalnię i ten koliberek... Nie, jak on się nazywa? Canary Coal Mine. Jak się nazywały te ptaki, które się dusiło w kopalniach, żeby sprawdzić, czy jest tlen? Kanarek, nie? Nie koliberek. Ten kanarek z tej kopalni wylatuje, okazuje się, że wszystko jest w porządku. I on wypuszcza taką fajną jakby informację w przestrzeń, która daje jakąś nadzieję. I tą nadzieją jest presidential request, czyli właśnie prezydenckie zwrócenie się do Senatu
który wymaga tak naprawdę tylko 51 głosów, żeby przepchnąć tą propozycję. Normalnie wymagane jest 60% głosów, natomiast w związku z jakimś tam budżetową ustawą 1974 roku, nie będziemy w to wchodzić, wystarczy 51 głosów, czyli jest duża szansa na to, że zostanie to przepchnięte. Republikanie mogą spokojnie to przepchnąć, no i przywrócić sobie, że tak powiem, dobre imię ludzi, którzy dbają o budżet. Tam oczywiście lewica, demokraci natychmiast atakują Donalda Trumpa. Natychmiast. Dlaczego? Ponieważ dwa największe elementy tego pakietu cofnięć, rescission package, pakietu wycofań, dotyczą zdrowia dzieci i alternatywnych źródeł energii. No więc kurczę, no jak już powiedziałeś w jednym zdaniu dziecko i zdrowie i pieniądze, no to wiadomo, że no, szantaż emocjonalny jest już tak wysoko zawieszony na takim haczyku, że nie możesz tam ruszyć ani dolara. I w pakiecie CHIP, czyli Children's Health Insurance Program, programie ubezpieczenia dziecięcego zdrowia, jest schowane 7 miliardów dolarów. I co się okazuje? Te 7 miliardów dolarów jest podzielone na dwa podprogramy. Jeden ma 5 miliardów, drugi 2. Nieważne, 7 miliardów jest nie do ruszenia. To nie są pieniądze, które są wydawane na jakieś tam dziecięce problemy z dziecięcym zdrowiem, nie wiem, zasilanie jakichś tam programów wsparcia. Nie, one są na kontach. Natomiast wiecie, demokraci już prowadzą narrację, że Trump chce biednym dzieciom, no bo te programy raczej kierowane są z natury do biedniejszych dzieci, chce im od ust odjąć 7 miliardów dolarów. Bez w ogóle, wiecie, bez otwierania tego tematu dalej, że no, te programy nie są używane. Drugi program zawiera 4,3 miliarda, jest związany z Departamentem Zaawansowanej Technologii Wytwarzania Energii. Department of Energy's Advanced Technology Manufacturing, czyli to są te wszystkie programy, o których w Nie Karmenki, która cię kąsa, pisałem w 2011 i 2012 roku, które pożyczały pieniądze wszystkim tam Fiskerom, A123 i tym wszystkim gigantycznym producentom paneli słonecznych, wtyczek do samochodów elektrycznych, które pobierały setki milionów dolarów tak zwanych pożyczek niespłacalnych, a potem upadały w jakiś dziwny sposób. I na przykład Fisker Automotive dostało w związku z tą pożyczką 529 milionów dolarów. W ogóle te 4,3 miliardy przeznaczone na tą energię to są tak naprawdę kredyty, ale to są kredyty, które nigdy nie doczekały się zwrotu, zresztą takie ciche przyzwolenie na to, że nigdy one nie wrócą. Od 2011 roku żaden kredyt nie został przydzielony w ramach tego programu. Te pieniądze po prostu leżą na koncie, a potem są gdzieś indziej przepisywane. No i Donald Trump ma taki pomysł, żeby to uciąć. Demokraci się z tym nie zgadzają. Tam jest w ogóle jakaś masa, jak się wczytałem w to, to jest konkretnie 38 pozycji tego wycofania. Są rzeczy związane z... Wciąż jest utrzymywany fundusz 252 milionów rocznie na walkę z epidemią eboli w 2015 roku. To przypomina, wiecie, to przypomina greckie jakieś projekty, gdzie się dostaje kasę za czyste ręce i, nie wiem, dodatek do kupienia, nie wiem, pączków w kiosku, w fabryce, który kiosk ma obowiązek nie pobierania pieniędzy za te pączki. To normalnie Grecja. 148 milionów też na inne fundusze związane z epidemiami, które już zostały opanowane. 800 milionów na Centrum Innowacji Medicare i Medicaid. Medicare i Medicaid to są te programy wsparcia jakby poprzednicy Obamacare troszeczkę, nie? Na nich Obamacare się opierało. To są takie dwa filary wprowadzone już tam za LBJ-a. Chodzi o pomoc dla ludzi starszych i pomoc dla ludzi biednych. No to są takie, wiecie, dwa filary późniejszego Medicare. Ale pojawia się słowo innovation. Jak się pojawia słowo innowacja, no to jest nie do ruszenia. No nie? 800 milionów rocznie. Ale znowu, przedziwna historia, bo to są zamrożone pieniądze. Pożyczone po to, żeby zostać zamrożone. Ja przyznam szczerze, mnie to przerasta tak na dobrą sprawę. Autoryzacja do wydawania pieniędzy została już dawno została wycofana. Te programy nie mają jakby legitymacji do tego, żeby wydawać pieniądze, natomiast tam siedzą ludzie zatrudnieni, pracują, przerzucają jakieś papiery, coś kserują, zanoszą z trzeciego piętra na czwarte, potem ktoś z czwartego na drugie, potem z drugiego na trzecie, z powrotem, wiecie, i popyt się nakręca. Nie? Więc taki newsik malutki związany z 8 maja, który oczywiście był przygnieciony całkowicie dealem irańskim, ale tu też jest deal całkiem wydaje mi się ciekawy i warty odnotowania. Mówi Łukasz Warzecha, słuchacie podcastu Agent. Oto Alois Hajsik. Alois Hajsik jest wybredny, nie bierze byle czego. Alois Hajsik długo się zastanawia, zanim na coś się zgodzi. Niedawno zgodził się wspierać podcast Agent. Wszedł na patronite.pl/agent i wybrał kwotę wsparcia. Teraz jest członkiem tajnej grupy na fejsie, ma wpływ na kształt podcastu, a do każdego odcinka Agenta dostaje, jak wszyscy patroni,
dodatkowy odcinek wewnętrznego podcastu. Alojzy Hajsik się zgadza z tym, że wolność się opłaca. A jak Hajsik się zgadza, to agent nadaje. patronite.pl/agent. I Hajsik się zgadza. Numer 3. Przed nami trójeczka, moi kochani. Trójeczka, jak zazwyczaj, składa się z trzech rzeczy, które się w jakiś sposób ze sobą łączą. Mamy dzisiaj taki nordycki trójkąt, bermudzki w zasadzie, nordycki, no, północnoeuropejski zasadniczo. Jest Norwegia, Finlandia, a na początek Szwecja. W Szwecji, żeby było jasne, trójeczka jest zawsze zespołem, takim trio małych, drobnych rzeczy, które nie wymagają komentarza, nie posiadają puenty, natomiast zawsze budują jakiś konkretny obraz. Anika Strandhal to jest minister zdrowia i opieki społecznej z socjaldemokratycznej partii w Szwecji. Niedawno czytelnicy gazety Aftonbladet mieli okazję zadać jej pytania. Było taki Q&A do Aniki i ponoć bardzo dużo osób narzekało tam na to, że odkąd Szwecja przyjęła ogromną ilość uchodźców, to najzwyczajniej w świecie pogorszyły się warunki opieki medycznej. Nie da się w kolejce, tam w ogóle jakieś chaosy są straszne, nie da się doczekać do lekarza, poczekalnia straszna. A propos, dzisiaj fantastyczna poczekalnia w agencie. W Szwecji fatalna poczekalnia. Naprawdę, nie da się dojść w ogóle do lekarza i to jest straszna sprawa i w ogóle to jest okrutne i koniec. I te problemy opieki medycznej spowodowane są głównie uchodźcami, ponieważ zasadniczo zaczęły się one w 2014 roku. Tak na poważną skalę. I pani Erika, no Anika, no nie mogła powiedzieć, że to prawda. Nie mogła. No, nawet jeśli tak uważa. Nie wiem, czy tak uważa. Na pewno nie mogła się z tym oficjalnie zgodzić, więc na szybko przytoczyła... Ona tego nie powiedziała, że ona przytoczyła Shinzo Abe, ale ona szybciej się, że tak powiem, odwoływała do pewnego hasła, które jeden znany, słynny Japończyk powiedział parę lat temu. Mamy gwałtownie starzejącą się populację w Szwecji. To jest problem. Słuchajcie, mnie to rozwala od razu. Oczekiwana długość życia wzrasta. Mamy obecnie większą liczbę pacjentów, którzy znacznie dłużej korzystają z opieki zdrowotnej niż 30 lat temu. Czyli problemem są Szwedzi, którzy całe życie pracowali, płacili podatki grzecznie, w ogóle nie protestowali, bo przecież to nie jest w zgodzie z naturą protestować przeciwko podatkom, szczególnie w Szwecji. I to oni są problemem. I oni dzisiaj już nie płacą podatków, moi kochani. Co gorsza, przez to, że zdrowo żyją i są dobrze przez zimno zakonserwowani w tym północnym kraju, to żyją długo, sknerusy. A nie chcą żadnych podatków płacić, nie? Jakie cwaniaki. To oni są problemem. To są wyzyskiwacze, moi kochani. Emeryci wyzyskiwacze. Jak w ogóle, już powinni dawno zamknąć się w pokojach i zdechnąć, odciążyć system i w ten sposób spełnić swój ostateczny patriotyczny obowiązek. W dniu, w którym przestajesz płacić podatki na swoją emeryturę, powinieneś popełnić samobójstwo najzwyczajniej, tak z perspektywy państwa, nie? Tak na zimno patrząc, no bo jesteś aktywem, przynosisz zysk, a w którymś momencie, zanim staniesz się warzywem, stajesz się pasywem, zaczynasz kosztować pieniądze. Tak nie może być. I to wszystko jedno, co się tam dzieje w służbie zdrowia. Ważne, zawsze można zaatakować emerytów, no bo oni się już nie obronią. Oni nie powiedzą, przestanę płacić podatki, jak będziecie mnie dalej obrażać. Oni są teraz zależni od państwa, sorry, więc są na garnuszku. Nie podskoczą, zresztą szczególnie, że już jakby kondycja nie ta. Co dalej? W norweskim, to a propos młodych teraz, godzina policyjna dla dzieciaków poniżej 15 roku życia. W norweskim regionie Trøndelag policja ogłosiła, że każdy nastolatek poniżej 15 roku życia, który zostanie zatrzymany na ulicy po godzinie 22, zostanie odwieziony do domu albo z komisariatu będą musieli go odebrać rodzice. Używa się w Norwegii jeszcze słów rodzice? Czy to nie jest krzywdzące dla dzieci, które nie mają? Nieważne. Działania policji mają związek z plagą aktów wandalizmu, kradzieży, włamań, podpaleń. To jest tak zimno, że się muszą podpalać. Które miały miejsce niedawno, się nasiliły i w ogóle, o które podejrzewa się nieletnich przestępców. Nagle w tym wspaniałym norweskim regionie, który w ogóle w Norwegii, która jest przecież cudownym miejscem, są jakieś włamania, wandalizmy, kradzieże. Serio? Od kiedy? Że tam zawsze było tak bezpiecznie. A Michael Moore się zachwycał tak tym krajem. Nie, może to tylko jedno miasto jest. Może tylko to region, tylko Trøndelag tylko i wyłącznie, więc spoko, nie?
jak się ten koleś nazywa, oficer policji Svein Erik Gjolmesli nie wykluczył, że w przyszłości godzina policyjna zostanie rozszerzona na nastolatków poniżej 18 roku życia, a potem poniżej 25, poniżej 30 i tak dalej. Dobra, największa w sumie informacja z dzisiejszej trójki dotyczy Finlandii. Nie mówię tu o Finlandii tej w butelkach. Mówię o tej, gdzie ludzi zrobiono, nabito w butelkę, można powiedzieć. I to jest dla mnie, powiem wam szczerze, o tyle rzecz troszeczkę ruchoma. Ponieważ chodzi o tak zwany Universal Basic Income, czyli gwarantowany przychód, dochód, nie wiem, podstawowy. Przychód chyba, nie? Przychód, gwarantowany przychód podstawowy, czy dochód. Wow, gwarantowany dochód podstawowy, GDP w skrócie. Wiecie, co to jest? To jest coś takiego, że czy się stoi, czy się leży, 500 euro się należy. W przypadku Finlandii było dokładnie 560 euro. Mówiliśmy o tym kiedyś w podcaście. Ja tak powiem wam szczerze, mówię, ty, kurczę, może wiecie co, może to jest cały czas bzdura, ale może to jest mniejsza bzdura niż utrzymanie systemu opieki społecznej. No i Finowie się postanowili, że tak powiem, wyjść przed szereg bardzo postępowo. Wprowadzili na pewnym obszarze, tam było ograniczona ilość ludzi, który ten system objął, ten program pieniędzy za nic, PZN powinno się nazywać, nie? Pieniądze za nic. I co? To się zaczęło w styczniu 2017 roku i teraz ponoć się skończyło. Tylko teraz tak, miałem z tym problem, bo jak się wpisze UBI, Universal Basic Income, gwarantowany przychód podstawowy, Finlandia, to wyskakuje w Google na wiadomościach masę rzeczy i co drugi tytuł jest taki, projekt w ogóle skończył się porażką. Następny tytuł wcale się nie skończył porażką, potem, że znowu skończył się porażką i w ogóle jakby brakuje jakby zrozumienia, o co chodzi w tej całej sytuacji. Otóż kwestia polegała na tym, że oni wprowadzili ten program na 2 lata i teraz już wiadomo, że go nie będą kontynuować. Więc owszem, program się nie zakończył, ponieważ do końca 2018 roku będzie realizowany i ci ludzie cały czas będą dostawać te swoje 560 plus euro, które dostają. Więc tak, program się nie skończył, nie spadł na glebę, że tak powiem, ale nie będzie kontynuowany. Czyli wiadomo, że jest to porażka. I co ciekawe, oczywiście cała ta dyskusja odbywa się, wiecie, o tym UBI można gadać godzinami, bo to jest po prostu rewelacyjna historia, jak ludzie próbują usprawiedliwić rozdawnictwo tych pieniędzy. Przede wszystkim najważniejszy argument jest taki, ja nawet nie wiem, są dwa najważniejsze, ja nie wiem, który jest ważniejszy. Ex aequo, na miejscu pierwszym, jest to, że roboty zabierają nam pracę, więc jak roboty będą płacić podatki, to te pieniądze będą rozdystrybuowane pomiędzy ludzi i wtedy każdy będzie sobie żył jak w Star Treku, będziemy sobie, wiecie, wyobrażać, co chcemy, drukarka nam to postawi na stole. I super. Jestem za. Nie wiem tylko, czy, że tak powiem, droga do Star Treka wiedzie przez Wenezuelę. To jest tylko jedyne pytanie, które mam. Bo nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy sobie w takim wymarzonym świecie żyli. Proszę bardzo, wolę Star Treka od Gwiezdnych Wojen. To tak jak w rozmowie z Mateuszem Machajem ustaliliśmy, oznacza, że jestem lewakiem. Druga sprawa jest taka, że to jest jedna z niezbędnych metod wstrzykiwania kapitału do społeczeństwa. I całe, wiecie, Silicon Valley, Dolina Krzemowa, wszyscy ci mądrzy ludzie, Zuckerbergi, Muski, ci ludzie, którzy już, nie wiem, po prostu żygają milionami na lewo i prawo, wchodzą już na taki wyższy poziom transcendentnej, w ogóle wyższy poziom transcendentnej, ale gadam, filozofii. I oni mówią, nie, słuchajcie, musimy wstrzykiwać kapitał w społeczeństwo. To jest fantastyczna metoda. Kapitał, pieniądze. Co to są pieniądze? Okej, pieniądze to jest tylko i wyłącznie równoważnik, równowartość. To jest tylko bilecik z napisem, jestem tobie winien tyle, a tyle pieniędzy. No nie? Nic więcej. To jest martwy papier. Co gorsza, te pieniądze, których używamy, ten pieniądz jest tylko i wyłącznie dowodem na to, że czyjeś wysiłki mają owoc i że wymiana wysiłków między nami ma jakąś wartość. Wymiana tych owoców ma jakąś wartość, że te wysiłki mają jakąś wartość. Określamy to pieniądzem, żeby łatwiej było rzeczy porównywać ze sobą, żeby można było kupić samochód, produkując, nie wiem, flamastry, nie przychodzić do dealera samochodów z ciężarówką flamastrów, nie? Tylko po prostu umawiamy się, ile co kosztuje, bo dealer samochodów może niekoniecznie potrzebować aż tyle flamastrów, nie? To jest chyba proste, ale pieniądz wychodzi od ludzi, a nie jest z góry jakby zrzucany z helikoptera, nie? Inne rzeczy się zrzuca z helikoptera, to już Kamil Cebulski wam wytłumaczy. Więc to my, nazwijmy to prości ludzie,
działając, handlując, produkując coś, czyli pracując, a potem wymieniając te rzeczy między sobą, my produkujemy tak naprawdę pieniądz. W sensie coś, co ma wartość. Bo pieniądz jest tylko bilecik do kina, ale sam film jest wyprodukowany przez ludzi, a nie przez rząd. Okay? Sama wartość, którą nabywasz, kupujesz, produkujesz wcześniej i wymieniasz się za coś, powstaje tutaj, na dole, wśród ludzi. To jest ten codzienny pot. A oni myślą, że pieniądze trzeba wstrzykiwać z góry i wtedy będziemy bogaci. Okej. Okay. Aha. Aha, czyli strona popytowa kontra strona podażowa. I oni myślą, że po prostu pieniądze to jest jakieś fikcyjne narzędzie w rękach rządu i rząd ma całe pieniądze, bo przecież ma mennicę, więc drukuje, więc może se drukować, nie? Ale potem okazuje się, w jakim to było kraju, te 15 czy 16 942 tysiące procent inflacji, 16 942? Nie pamiętam. W Warcraftcie gdzieś, nie? Gdzieś tam. World of Bolivar. I nie wiem, co jest gorsze, powiem wam szczerze, nie wiem, który argument, czy o tym, że trzeba wstrzykiwać pieniądze do społeczeństwa, żebyśmy nie zdechli z głodu, jest lepszy, czyli tutaj mówię drzwi przez Wenezuelę do Star Treka, czy argument o tym, że roboty będą płacić podatki, z których będziemy się utrzymywać i będą nam rzeczy rosły na stole. Petteri Orpo, finlandzki minister finansów, mówi, że warunki życia zmieniły się na skutek globalizacji, automatyzacji. No polepszyły się, człowieku, chyba to masz na myśli. Musimy zreformować nasze społeczeństwo po to, żeby uaktywnić ludzi, by tym za pomocą tego uaktywnienia dosięgnąć wyższej stopy zatrudnienia, zmniejszyć bezrobocie, innymi słowy. Czyli Ten kosmiczny argument, nie? W ogóle ten determinizm historyczny. Teraz jest XXI wiek, więc już nie można czegoś robić jak kiedyś. W ogóle fizyka, chemia, nieważne, grawitacja już działa inaczej, bo jest XXI wiek. Już trzeba inaczej podchodzić do rzeczy. W XX wieku można było mieć dwie płcie, w XXI już jest ich nieskończoność. Teraz musimy ludziom rozdawać pieniądze, żeby ich aktywizować do pracy. Co się okazało, oczywiście nikt z tych ludzi, którzy dostawał pieniądze za darmo, się nie zaktywizował. To jest tylko taki, no wiecie, no come on, ta rzeczywistość okazuje się, możesz gadać co chcesz, możesz cytować Marksa, możesz cytować Misesa, możesz czytać kogo chcesz. Ona działa po prostu zawsze tak samo. Ni cholery, ta fizyka, jak się okazuje, wcale się nie zmienia. To się wcale nie zmienia. Obliczono, że gdyby cała Finlandia musiała przejść na gwarantowany dochód podstawowy, to trzeba byłoby o 30% podnieść wszystkie podatki, jakie istnieją w tym kraju. Czujesz coś takiego? A to jest tylko 560 euro na osobę. To nie są pieniądze, które zagwarantują ci przeżycie. Więc oni liczą na to, że dostajesz te 560 euro, już masz tam, powiedzmy, czynsz sobie za to zapłacisz. Okej. A potem będziesz pracował, żeby zapłacić za benzynę, która oczywiście będzie x razy droższa, 30% droższa. Coś jak w Polsce. W tym kierunku idziemy powoli do tego. I za inne rzeczy będziesz musiał mega, mega, mega płacić dużo. One będą bardzo drogie, więc to będzie cię motywować do tego, żeby dużo pracować. Tak jak w Wenezueli, słuchajcie, wszystko jest mega drogie, inflacja jest w ogóle 17% i tam ludzie po prostu nic, tylko garną się do roboty. Garnęliby się, tylko są niedożywieni. To jest taki jeden niuans, który w Wenezueli jakoś strzelił, że oni są po prostu niedożywieni, żeby pracować wystarczająco dużo. Pracownicy tych wszystkich petroleos już po prostu nie mają siły wydobywać ropy. Ale któż by chciał ropę? Przecież jest tak tania i na tym się opiera przecież cały problem z Wenezuelą, że jest tania ropa. Ojej. Tak więc padła oczywiście decyzja, że nie będzie ten projekt kontynuowany. Pan Orpo Petteri powiedział, że tak na dobrą sprawę ten system UBI, czyli ten gwarantowany, sprawił, że ludzie są bardziej pasywni niż aktywni, a miał ich zaktywizować, nie? Jakim cudem to jest? Jak oni do tego doszli? Nie mają jeszcze wszystkich danych. Mówią, że tak naprawdę ocena tego projektu jest będzie ważna dopiero jak po kilku latach wszystko będzie podsumowane. Natomiast dopiero, już jakby widać, po półtora roku widać, że idzie to zupełnie nie w tym kierunku, w tym samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie, tak ci z was będą zawsze mówić, którzy skończyli fizykę albo byli dobrzy z fizyki. I więc słuchajcie, tak, to jest koniec trójeczki, rozgadałem się trochę o Finlandii, więc prześmieszny news, ale tak jak mówię, w dzisiejszej poczekalni jest więcej prześmiesznych newsów. Oczywiście za chwilę ten projekt walnie, pod koniec roku zostanie oficjalnie zakończony, ale
o czym my się dowiemy z tego projektu? Niczego się nie dowiemy, moi kochani, ponieważ to nie jest tak, że za chwilę Partia Razem czy jakiś inny Nowy Obywatel i tak dalej nie powiedzą, że to nie był prawdziwy dochód gwarantowany, to nie był prawdziwy socjalizm, to na niczym niczego nie wskazuje, to do niczego nie prowadzi, moi kochani, teraz trzeba to zrobić gdzieś indziej, poprawić, tym razem inaczej, już nie jest 2018 rok, już jest 2022, tym razem to zadziała, tak jak nie zadziałało nie wiem, u Lenina, nawet Lenin próbował podnosić gdzieś ten swój socjalizm za pomocą NEP-u. Nie udało się z traktorami Chavezowi, teraz nie udało się z telefonami komórkowymi, wcześniej Castro nie udało się z telefonami, nie wiem, zwykłymi, ze zwykłą telekomunikacją. Nie, był taki argument, że tym razem się uda, Castro się uda, bo są telefony. W Sowietach miało się udać, bo są traktory, a Chavez mówił, nam się udało, mamy internet. Nie, za każdym razem się nie udawało. Ale to nie znaczy, to wcale nie znaczy, że nie urodzą się kolejni geniusze, którzy będą powtarzać, że to nie był prawdziwy socjalizm, a to, co mieliśmy w Finlandii, to nie był gwarantowany dochód podstawowy. I did criticize the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran. And I am not at all convinced that he was that far out of line with his people or that they wanted that to happen. The Shah had done our bidding and carried our load in the Middle East for quite some time. And I did think that it was a blot on our record that we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. But we turned it over to a maniacal fanatic who has slaughtered thousands and thousands of people. Numer dwa. Przed nami dwa ostatnie newsy. Dwójeczka jest króciutka, więc pozwolę sobie zacząć od króciutkiej autoreklamy i troszeczkę w odniesieniu do poprzedniego tematu, gwarantowany dochód podstawowy. Moi kochani, niektórzy z was mogą być zwolennikami tej idei, niektórzy z was mogą być przeciwnikami. I obie te grupy bardzo bym chciał zaprosić do wspierania tego podcastu. patronite.pl/agent. I dlaczego mówię o tym w relacji do gwarantowanego dochodu podstawowego? Ponieważ jeśli nie zgadzacie się z tym i chcecie, żeby o tym mówić i atakować gwarantowany dochód podstawowy i jakby uwypuklać debilizmy, które są integralną częścią tego projektu, z chęcią będę to robił. Wspierajcie ten podcast. Właśnie dokładnie to się w tym podcaście dzieje. Więc już macie argument, żeby ten podcast wesprzeć. Okay? Natomiast ci z was, którzy są zwolennikami gwarantowanego dochodu podstawowego, też powinni zacząć wspierać podcast Agent na stronie patronite.pl/agent, ponieważ w tym momencie, kiedy wsparcie przekroczyło 2000 zł, to mniej więcej jest odpowiednik, zdaje się, tego, co ten gwarantowany dochód podstawowy miałby wynosić. Tak więc w ten sposób pokazujecie, że jesteście za tym, żeby ten gwarantowany dochód podstawowy istniał. Możecie to udowodnić na przykładzie patronite.pl/agent, na przykładzie wspierając po prostu Put your money where your mouth is, czy coś takiego, i wspierajcie i zapewnijcie mi gwarantowany dochód podstawowy na patronite.pl/agent. No, lepszego argumentu, moi kochani, nie mogę znaleźć, lepiej tego nie udowodnicie. My przechodzimy do informacji numer, bądźcie konsekwentni po prostu, my przechodzimy do informacji numer dwa. Zacząłbym taką refleksją odnośnie tego, że ubiór nie jest zaproszeniem do gwałtu. Ja się z tym całkowicie zgadzam. To jest hasło często powtarzane przez organizacje feministyczne i tak dalej, i tak dalej, jako jakiś rodzaj sprowadzenia dyskusji do tego, że faceci podli, źli, obślinieni troglodyci atakują kobiety, bo te na przykład chodzą w mini, więc prowokują gwałt. I to jest kultura gwałtu, że jak się kobieta niech się ubiera jak chce i nie powinna być gwałcona. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, żeby było jasne. Jestem też za tym, żeby wyznawcy różnych religii chodzili w takich strojach, jakich sobie chcą chodzić. I newsik numer dwa przenosi nas do Berlina. Całkiem niedaleko. W Berlinie w publicznym radiu wypowiedział się niedawno Józef Schuster, który jest reprezentantem, w zasadzie jest prezydentem Centralnej Rady Żydów Niemieckich. I on w tej audycji radiowej ostrzegał Żydów mieszkających w Berlinie, żeby mieli się na baczności, jeśli chcą chodzić w jarmułce po ulicy. Że to może być w Berlinie obecnie może nie do końca niepoprawne politycznie, wiecie, ale może być gorzej niż niepoprawne politycznie. To może być po prostu fizycznie niebezpieczne.
Jeśli jesteś Żydem, nosisz jarmułkę w Berlinie, to możesz dostać w pierdziel. Najprościej rzecz ujmując. I szczególnie w dużych niemieckich miastach ostrzegał, Berlin, prawda, należy raczej do jednych z większych miast niemieckich, zarówno wschodni, jak i zachodni, Bonn do tego tak samo, więc jako była stolica, więc wyluzujcie. Nie noście kipa, czy jarmułki, jak kto woli. Ponieważ w Berlinie mamy coraz więcej przypadków ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu. Niedawno miał miejsce taki przypadek i przypadek, powiem wam szczerze, dla mnie jest osobnym newsem. Kwestia polega na tym, że dwóch Niemców nosiło jarmułkę, z czego jeden z nich był Żydem, drugi nie. Ten drugi nałożył jarmułkę tylko po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście prawdą są plotki o tym, że ponoć nowoberlińczycy, nie wiem jak to poprawnie politycznie powiedzieć, nowoberlińczycy, czyli niektórzy z takich mieszkańców Berlina, którzy jeszcze do niedawna w Berlinie nie mieszkali, atakują ludzi w jarmułkach i to atakują ich w najbardziej bestialski sposób. I co się okazało? Obaj ci mężczyźni zostali zaatakowani. Zostali zaatakowani przez mężczyznę z pasem. Nie wiem, skąd ten koleś miał pas. Nie mam zielonego pojęcia, skąd miał pas. Czy można w ogóle po ulicach Berlina chodzić z pasem? Wiem, że w Anglii już chyba nie można. Już wszyscy chodzą w dresach. A tak serio, no pas też jest bronią, nie? Myślę, że natychmiast trzeba byłoby w Berlinie też zakazać chodzenia z pasem. Wszyscy by wyglądali jak MC Hammer w ogóle natychmiast. No w każdym razie, mężczyzna z pasem, ten nowoberlińczyk, zaatakował dwóch Żydów, zaczął lać ich tym pasem, krzycząc po nowoniemiecku Yahudi. Yahudi to jest po arabsku Żyd. Po arabsku. Kurczę, powiedziałem to słowo. Nie powinienem mówić tego słowa, ponieważ ktoś określi, że ja tutaj podkręcam i jakieś antagonizmy pomiędzy mniejszościami. Pomiędzy nowoberlińczykami a staroberlińczykami. Tak więc mnie rozwaliło to, że jeden z nich po prostu nałożył jarmułkę, żeby się przekonać, czy to jest niebezpieczne i dostał mato pasem od nowoberlińczyka. I to jest smutne, ja wiem. Ja wiem, to jest chore tak naprawdę. Ale wiecie, no nie możemy takich rzeczy traktować, nie możemy wszystkiego traktować poważnie, co słyszymy, bo zwariujemy. To jest ten świat. W środę odbył się pochód ludzi, którzy nałożyli specjalnie jarmułki, żeby się solidaryzować z Żydami w Berlinie. Nie? A nie wiem, czy jakiś może w New Jersey pomnik powinien zostać postawiony. Już wiem, w którym miejscu nawet. Numer 1. Prawo precedensu. Jeszcze na chwilę zajrzymy do Stanów Zjednoczonych. Jak sami widzicie, dzisiaj nie było dużo o Stanach Zjednoczonych i raczej były pozytywne wiadomości. Mam nadzieję, że ten słuchacz, który narzekał na to, że za dużo jest o Stanach Zjednoczonych, dopisze tam drugi komentarz, że idziemy ku lepszemu. Tak na dobrą sprawę. Ale słuchajcie, kończymy Stanami Zjednoczonymi łamane przez Irlandię. Więc trochę będzie o Stanach Zjednoczonych i w zasadzie w państwach zjednoczonych, bo tutaj mamy przypadek z Oregonu, Columbia City. Bardzo ciekawy case, który nie wiem do czego doprowadzi, ale wiecie, mamy prawo precedensu i na coś takiego będzie można się w Oregonie powoływać w przyszłości. Otóż mamy przypadek Michaela Bowmana, który jest zwykłym robotnikiem, 53 lata ma, pracownik budowlany, który odmówił płacenia podatków. W 1999 roku odmówił płacenia części podatków, ponieważ ma poglądy pro-life, czyli jest przeciwnikiem aborcji i uważa, że państwo wspierając organizację typu Planned Parenthood, która mniej więcej wykonuje 300 tysięcy aborcji rocznie, czyli mniej więcej powiedzmy 900 aborcji dziennie, oczywiście nie wykonuje tylko i wyłącznie aborcji i tak dalej, ale między innymi wykonuje tam jeszcze tam waciki rozdaje w Wenezueli, ale oprócz tego wykonuje 900 aborcji dziennie. Nie powinna być dotowana przez państwo kwotami naprawdę dużymi, bo tam jest $500 milionów. To można byłoby do tego rescission pack Trumpowego z newsa numer 2 dorzucić. Nie powinno państwo przekazywać pieniędzy z podatków organizacji typu Planned Parenthood i nie dlatego, że państwo ma być pro-life albo państwo ma być pro-choice, tylko dlatego, że nie ma usprawiedliwienia konstytucjonalnego taki ruch. Więc on będzie płacił jakąś część podatków, ale nie będzie płacił więcej. I tutaj powiem wam szczerze, dla mnie to jest mały X-Files i tu przyznam szczerze od razu, nie byłem w stanie tego sprawdzić. Podejrzewam, że ktoś, kto nie wiem, składał pita w Oregonie,
będzie mógł nam, mi i naszym słuchaczom to wytłumaczyć. Ja kiedyś prawie złożyłem pita w Oregonie. Nie żartuję, nigdy nie byłem w Oregonie. Więc nie wiem, jak to wygląda. Kwestia polega na tym, że oczywiście skarbówka się do gościa przyczepiła. No, ciekawe. A on tylko i wyłącznie można, używając dzisiejszej nowomowy, postanowił uszczelnić swoje podatki. Uszczelnienie jako eufemizm zaduszenia, nie? Uszczelniamy system podatkowy w Polsce teraz. Znaczy, no, dusimy. Przyduszamy. Więc żeby nie przedłużać, koleś miał sprawę założoną od 2002 do 2014. Skarbówka przyczepiła się, że on nie płaci podatków w należnej sumie. Zaczęła pobierać mu pieniądze prosto z konta. I koleś miał jakiś taki fajny pomysł, dlatego tutaj mówię, to jest troszeczkę dla mnie strefa mroku, ponieważ nie do końca wiem, jak to funkcjonuje. Skarbówka pobierała mu pieniądze z konta i on na tych koncie pobierał część zostawiał tylko proporcjonalnie do swoich, nazwijmy to, poglądów. Według swojej opinii zostawiał tyle, ile uważa, że on powinien zapłacić podatków. Jakoś to sobie tam wytłumaczył. Mówił, że też nie zgadza się z tym, żeby było finansowane wojsko przez rząd na przykład, ale wojsko i obrona jakaś tam terytorialna i tak dalej jest zapisana w konstytucji, więc on nie może przeciwko temu protestować. Natomiast zabijania dzieci nie ma nigdzie w konstytucji nienarodzonych, więc on nie będzie na zabijanie nienarodzonych dzieci płacił. No, wiecie co, no do pewnego stopnia, nawet jeśli jesteście pro-choice, to nie możecie odmówić jakiejś logiki Michaelowi Bowmanowi z Oregonu, z Columbia City. I co się okazuje? Oczywiście skarbówka wytoczyła mu proces, to wszystko trwało bardzo dużo lat i teraz sędzia dystryktu Michael Mossman przychylił się do stanowiska Michaela Bowmana. Czyli w pierwszej instancji skarbówka przegrała. I z tego, co udało mi się znaleźć, to skarbówka nie ma zamiaru otwierać tej sprawy ponownie. Czyli upiekło się gościowi, który potrafił wytłumaczyć, dlaczego nie płaci wszystkich podatków. To jest news numer jeden w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia. On oczywiście mówi, że on nie oprotestowuje podatków, że on kocha swoje państwo i kocha swoje państwo, więc będzie płacił podatki. Wiecie, no ja, mi się już zbiera, jak słyszę takie hasła. Kocham mój kraj, więc będę płacił podatki. No dobra, no powiedz, że musisz, że robisz to, no bo nie chcesz mieć problemów. To oczywiście każdy z nas. Aczkolwiek w Polsce nie wiem, czy to nadal obowiązuje ta zasada. Chciałbym żyć normalnym życiem, chciałbym wspierać nasz rząd w jego konstytucjonalnych założeniach i gdzieś tam prerogatywach, natomiast fundowanie pieniędzy Planned Parenthood nie jest, które doprowadza do tego, że Planned Parenthood po prostu ma pieniądze na aborcję, sprawia, że któregoś dnia nie będę mógł stanąć przed Bogiem i powiedzieć, że wszystko było okej. Okay. Dlaczego mówiłem, że ten news skończy się Irlandią? Jest amerykańsko-irlandzki. Nie dlatego, żeby Michael Bowman był Irlandczykiem, ale teraz będziemy mieli referendum w Irlandii niedługo. Niektórzy z was wiem, że słuchają z ziemi irlandzkiej. Słuchajcie, nie zagłębiałem się w to. Wiem, że tam jest od lat 50., czy przepraszam, nie mam tego teraz przed oczami, zakaz przeprowadzenia aborcji, który ma być teraz uchylony w referendum. I już słyszałem, że wielu celebrytów oczywiście jest za tym, żeby ten zakaz został uchylony. Oczywiście oni mają poglądy pro-choice. No wiadomo, że to będą mówić, tak jakby nie, w żaden sposób nie jest żadnym szokiem, może tak bym powiedział. Nie urywa, że tak powiem. Ale jeden taki niuans, który mi gdzieś tam zgrzytnął dziwnie, bo nie wiem, na ile przyprowadzana jest ta quote-unquote liberalizacja ustawy. Słowo wytrych ostatnio. Nie wiem, na ile ta liberalizacja ustawy ma, nie będę w to wnikał, tylko jedna rzecz mnie uderzyła, że ogromnym poparciem ta wizja pro-choice'owa, nazwijmy to, cieszy się poparciem ogromnym U2, tego zespołu. Pamiętacie U2? Taki zespół z lat 80., 90. i 2000? No i w sumie powiesz, no dobra, celebryci coś tam robią. Czyli tylko U2 z jednej strony wspiera tą opcję pro-choice, a z drugiej strony przedstawia się jako opcja katolicka. Oni zawsze deklarują swój katolicyzm, nie? Że są tacy bardzo, w ogóle dużo o Bogu śpiewają i wszędzie jest In the Name of Love i w ogóle o Martinie Lutherze Kingu i na każdym albumie jest jakaś piosenka, wiecie, związana w jakimś dziwny sposób czy z Ewangelią, czy z Bogiem, czy coś. Oni zawsze do tego katolickiego etosu się odnoszą. Okej, fajnie. A tu nagle jebudu. Pro-choice.
na pełnej petardzie. Plus, co troszeczkę trąci, nie wiem, troszeczkę mnie to rozregulowało. Jakby wiecie, są takie momenty, dowiadujesz się czegoś i nagle, what the fuck, nie? Serio, chłopaki? Hipokryzja? Jak to się nazywało? Takie słowo na hi. Nie pamiętam. W każdym razie powiedzieli, że oni sami nie zagłosują w tym referendum. Więc strona pro-life mówi tyle dobrego. Przynajmniej tych czterech panów, czterech słynnych katolików nie zagłosuje za opcją pro-choice w tym referendum, ponieważ akurat będą w trasie, więc oni tylko na Twitterze będą wysyłać obrazki, żeby głosować. Taki będzie ich wkład w przeniesienie Irlandii w XXI wiek. Super. No to tyle. No to nie wiem... Wystarczy, no nie? Wystarczy. Skończyliśmy bardzo fajnym pierwszym newsem o tym, jak uniknąć płacenia podatku. To jest optymalizacja, sumienia może, tak to się w przypadku YouTube nazywa. Optymalizacja, agresywna optymalizacja sumienia. Moi kochani, dziękuję wam bardzo. Słuchajcie, słyszymy się zasadniczo co tydzień, tam za dwa tygodnie nie będzie podcastu, za tydzień słyszymy się klasycznie. Jak coś, to piszcie radio@agentomasz.pl. Oczywiście, jak wspominałem dzisiaj a propos dochodu podstawowego, zapraszam do wspierania podcastu na patronite.pl/agent. Jeśli wspieracie, dostajecie się do grupy Patrona na Facebooku. Oprócz tego mailowo wysyłane są wam odcinki, link do odcinka z poczekalnią i wchodzicie do bardzo, bardzo znakomitego, znamienitego grona ludzi, którzy wspierają ten program i za chwilę zaczynamy poczekalnię. Ja już się nie mogę doczekać, bo tak jak mówię, poczekalnia to jest tak fantastyczny produkt. Ja po prostu, powiem wam szczerze, tak serio, może nie powinienem tego mówić, ale dobra, niech stracę. Zaczynam nagrywanie poczekalni traktować jakoś tak, może nie priorytetowo, ale nie mogę się nigdy doczekać. Zawsze nie mogę się doczekać nagrywania poczekalni. Wiem, że to jest świetna zabawa. I są ważne rzeczy w tych wieściach pominiętych, ale to jest zazwyczaj 5 dużych segmentów, a w poczekalni mamy jakiś w ogóle deszcz niuansów, rzeczy, jakichś dygresji, dowcipów. To wszystko jest zabawne, to wszystko jest śmieszne, to wszystko jest dziwne. I to są często takie, wiecie, dwulinijkowe informacje. To nie są całe takie wypieki, jak w tej naszej dzisiejszej, takim standardowym, klasycznym, godzinnym spotkaniu. To jest cała masa niuansów, cała masa, nie wiem, bzdur. To są takie rzeczy, które później trafiają do niekarm ręki, która cię kąsa, nie? To jest to największy wykręt. Rzeczy, które nie kończą się, one się nie zawsze puentują, nie zawsze mają gotową puentę, nie zawsze przedstawiają zamkniętą historię. Bardzo często te historie nigdy nie będą zamknięte. I właśnie za minutę zaczynam poczekalni. Się bardzo z tego cieszę. Cieszę się już, zaczynam się cieszyć bardziej na nagranie poczekalni niż na nagranie głównego agenta, czyli wieści pominiętych. Nie wiem, jak to brzmi. To wcale nie znaczy, że nie cieszę się na nagranie WP, nie? To jest cały czas fantastyczna opcja spotkać się z tak dużą ilością ludzi. A teraz lecę spotkać się dokładnie ze 120 patronami. Tak więc, moi kochani, do usłyszenia wkrótce. Pozwólcie nam w spokoju wspierać polską gospodarkę.